Witam w ABC Fotografii. Dzisiaj opowiem o takim parametrze jak czułość ISO. Czułość ISO, najprościej definiując, jest to wrażliwość matrycy na światło i tak jak już jest wspomniane w tej definicji, odnosi się do parametrów matrycy. Każdy aparat dysponuje różnym zakresem czułości. Najczęściej w aparatach zaczyna się ona od wartości 100, sięga do 12800. Są aparaty, które ta wartość jest jeszcze większa. Jaki wpływ na wygląd zdjęć ma zmiana czułości? Tu zasada jest prosta. Przy niskich czułościach obraz będzie gładki, a z każdym krokiem w górę jakość będzie się pogarszać. Pojawiają się szumy, spadnie szczegółowość zdjęcia, dynamika, nasycenie i kontrast również są mniejsze, słabsze. No i polecam sprawdzić ten parametr, czyli zrobić na przykład ze statywu kilka zdjęć tego samego ujęcia z różnym wartością ISO i wtedy na komputerze sobie porównać, jak prezentują się poszczególne wartości. Można sobie dzięki temu określić, jaka górna wartość czułości jest jeszcze przez nas akceptowalna, czyli ta jakość zdjęcia jest jeszcze dobra. Na dzisiaj dziękuję.